2020 rok nie jest łatwy, a mimo tego ludzkość dokonuje ogromnego progresu. To w tym roku firma SpaceX po wielu trudach wysłała w kosmos załogowy statek skierowany na stację orbitalną. Co zobaczyli kosmonauci, kiedy już znaleźli się tam u góry i zerknęli na dotykowe ekrany swojego pojazdu? Najprawdopodobniej wyskoczyła im idiotyczna reklama z Jennifer Lopez zachęcającą do zagrania w grę mobilną najeżoną mikropłatnościami, w której także musimy podjąć następującą decyzję: adoptować lub porzucić tego oto mężczyznę. Witajcie w kolejnym przeglądzie reklam gier tak głupich, że aż trudno w nie uwierzyć. Przy nich klasyczne reklamy Mafia City wydają się produkcją z górnej półki. Nic tak nie przyciąga uwagi na początek jak dobry obyczajowy dramat. Tato, jesteś w ciąży? Pyta dziewczynka w reklamie gry King's Throne Game of Lust. To dziewczynka, głosi pierwsza z odpowiedzi: nie, mam tylko nadwagę, czytamy w drugiej. Pobierz, pobierz! Klikami nie da się pobrać! Obyczajowe perypetie są wciąż nośnym tematem reklamowych gier skierowanych do bardzo różnej demografii. Ludzi szukających zarówno fantazji o władzy absolutnej, ale też poszukujących miłości. Reklama mojej kawiarni przedstawia na przykład kobietę, na której wyżywa się szefowa. Później na zapleczu pojawia się zatroskany mąż szefowej, który proponuje: wpadnij do mnie po pracy, wynagrodzę ci to. Co by tu wybrać? Nawiasem mówiąc, nie miałem pojęcia, że aż tyle dramaturgii jest w prowadzeniu kawiarni. Trzymajcie się tam, bariści! Jedną z najzabawniejszych nowych gier, jakie odkryłem dzięki temu programowi, jest natomiast Romance Club, znany w Polsce jako Klub Romantyki. Jedna z osób na Instagramie podesłała mi reklamę o dramaturgii większej niż wszystko, co widziałem w życiu. Czytamy w niej: serduszko, romantyczne historie, w których dokonujesz wyborów, uśmieszek. Jakie to romantyczne historie, zapytacie? Poznajcie Michaela, który, tu cytuję reklamę, po śmierci żony samotnie wychowujące dzieci, pielęgnowanie dwójki dzieci. Rzeczywiście, tłumaczenie reklamy dramatyczne, tym bardziej, że Michael dodaje: obawiam się startować związek. Szybki research dostarczył mi dziesiątek podobnych przykładów z tej gry. Miłość. Chcę pocałować go. Poczekać. Ale jak poczekać, skoro już praktycznie się całujecie? Im dłużej to zwlekacie, tym więcej dwutlenku węgla wdychacie. To niebezpieczne. Kryminał. Chcę mi przykleić pluskwę na piersi? Protestować. Albo niech się postara. Komedia. Znaczy, tak jakby wcześniej nie była komedia. Komedia. Przecież mówiłeś, że jesteśmy sami. Wybory. Wyskoczyć przez okno albo... W sumie to nie potrzeba drugiej opcji. Skaczę przez okno. W ramach tej kategorii reklam trzeba wspomnieć także obowiązkowo o Game of Sultan, w której jak zawsze budujemy nudne królestwo, ale też angażujemy się w romanse. To jedne z gier reklamowanych dziwnymi wyborami, jak na przykład: awansuj na żonę albo zdegraduj na służącą. Czy chociażby: urodziła nam się mała sułtanka, jak ją wychować? Adoptuj lub ignoruj. Jedną z dziewczynek swoją drogą możemy umieścić w haremie, więc gratuluję. Fantazje graczy na temat władzy absolutnej i nierówności społeczne jako nośnik współczesnej reklamy. Brawo. Ostatnio trafiłem na nowatorski typ gier, takich, które w reklamie wyglądają jak prawdziwa gra, a naprawdę są... nie do końca wiem czym. Spójrzmy na takiego Devil Hunter Eternal War, grę sieciową 3D o wojnie między demonami i nieśmiertelnymi, których los leży w naszych rękach. Na grafice wygląda to fenomenalnie, jak przepiękny slasher. W rzeczywistości gra jest nieco uboższa wizualnie, ale wciąż efektowna. Jest jeden mały problem. Gra przechodzi się sama. Po prostu sama. Nic nie robisz, ona gra się sama. W grach tego typu odbierana jest nam kontrola nad postacią na rzecz tak zwanej funkcji autoplay, którą można wyłączyć, ale która włącza się automatycznie, kiedy tylko przestaniemy coś robić. Bohaterowie sami biegają po świecie, walczą, zaliczają questy, a nawet sami odbierają nagrody. Pamiętacie tekst z reklamy: ich los jest w twoich rękach? No chyba nie do końca, sami sobie dobrze radzą. Podobnym przykładem jest klasyczna, niesławna już gra League of Angels, która na reklamie wygląda jak bardzo dopakowany Wolcen, potężny hack and slash z cudowną oprawą. Opis głosi z jakiegoś powodu, żebyśmy obudzili śpiące dusze, ale mniejsza z tym. Co rozbawiło mnie w tym przypadku, to to, że pan, który jest narratorem reklamy, przekonuje dobitnie, że nie jest to gra pecetowa, to gra przeglądarkowa. Nie ściągasz niczego, po prostu grasz w przeglądarce. Klikasz w link i grasz. No więc klikam w link i nie gram. Nie gram. Znaczy, coś się wczytuje i pojawia się przycisk play, który ściąga i instaluje klienta gry, która nie odpala się w przeglądarce, tylko osobnym oknie, jak typowa gra pecetowa. Panie, jak to wchodzisz w linka i grasz? No nie. Ale to jest dygresja, bo najważniejsze jest to, że Liga Aniołów również jest grą automatyczną. Zostawiłem ją na 10 minut i nie mam zielonego pojęcia, co tam się działo. I przyznam, fascynuje mnie ten fenomen. To gry, na które poświęcono tak dużo pracy artystów, bo to wygląda jak prawdziwa gra. I w reklamie, i w rzeczywistości. Ale jednak ten pan, który ściemniał, że nie jest to gra pecetowa, tylko gra w przeglądarce, dodatkowo ściemniał, że gra, że klika coś na ekranie. Nie muszę chyba dodawać, że po 10 minutach League of Angels czułem się jak bohater innej reklamy o automatycznej grze, dla którego gra jest tak ekscytująca, że podczas grania je sobie drażę, pracuję albo drzemię na kanapie.
Ale nie zasypiajcie, niech rozbudzi was inna reklama Ligi Aniołów, wykonana w stylu teledysku k-popowego i podpisana jako Idź na wojnę. Z tego co słyszałem, społeczność k-popowa lubi wojować w internecie, więc chyba wszystko się zgadza. Ludzki umysł jest tajemnicą i zagadką, z czego zdaję sobie sprawę za każdym razem, kiedy podejmuję się stworzenia filmu w tym stylu. Te najdziwniejsze reklamy gier próbują bowiem wciągnąć nas w jakiś eksperyment filozoficzno-społeczny, który przeważnie nie ma żadnego sensu. Twórcy gry Penguin Isle zestawiają na przykład rozgrywkę ojca i syna z 1 i 30 dnia zabawy. Ojciec rozbudowuje wyspę o nowe odnogi i gatunki zwierząt, a syn po prostu mnoży lwy morskie? Ale co to oznacza? Jak ja to mam interpretować? To dobrze czy źle? Podobny patent widzimy w reklamie Dungeon Crusher. Tu jedna osoba bardzo powoli pokonuje przeciwnika, a druga błyskawicznie rozwala szkielety. Powiedzcie mi teraz, co to mówi nam o społeczeństwie? Na marginesie mówiąc, bardzo podoba mi się zupełnie prawdziwy dialog z czata widoczny na dole. Michael mówi, dam ci jedną radę. Na co Miko odpowiada, dobrze, dziękuję za radę. Cóż za miła społeczność w grze. Wracając do reklam. Marketingowe arcydzieło Road of Kings Endless Glory. Cóż za przepełniony testosteronem i chwałą tytuł. Przedstawia następny wstępujący dylemat. Czy jako rycerz spacerujący po westernowym miasteczku powinniśmy zatrzymać dwie ubrane na fioletowo na prute kobiety poszukiwane przez prawo w zamian za nagrodę pieniężną, czy może puścić je wolno w zamian za 10 poziomów doświadczenia? Walczy honor, nie dla dzieci. Właśnie takie problemy rozpatruje się na kierunku filozofia na uniwersytetach. Swoją drogą oczywiście, wbrew temu co sugeruje reklama, nie jest to gra o podejmowaniu takich absurdalnych decyzji na mieście, lecz o walce i budowaniu królestwa, czyli jak zwykle. Czy zwierzęta nam się przyglądają? Pyta pani pana w sytuacji sugerującej romans. I tu pojawiają się odpowiedzi, które zapamiętacie na całe życie. Pierwsza z nich głosi, zignoruj je. Druga, użyj kota w charakterze zabezpieczenia. Tutaj zostawiam długą pauzę, żebyście to przemyśleli. I po tej lekcji zadanie praktyczne. Jak zareklamować standardowe klikadło o budowaniu farmy? Oczywiście urągając inteligencji gracza. Reklama Taonga The Island Farm udaje, że gra jest wyzwaniem intelektualnym, którego 93% ludzi nie potrafi rozwiązać. Każdy zły ruch to spadek ilorazu inteligencji, więc może lepiej nie wykonywać żadnego ruchu, a już na pewno nie klikać w przycisk zagraj w grę. Przejdźmy do reklam, które w nieświadomy sposób pokazują je w nieco nie najlepszym świetle, jak się nad tym zastanowić. Na przykład twórcy Age of Ziv w swojej reklamie odwołują się do klasycznego podziału na dwa gameplaye. Zwykle te reklamy mają chyba pokazać różnorodność rozgrywki, ale też wpływ umiejętności na granie. Natomiast Age of Z zestawia nuba, czyli kogoś, kto grać nie potrafi, z hakerem, czyli oszustem, który złamał grę. Oczywiście możemy potraktować słowo haker jako żart oznaczający kogoś, kto jest tak dobry, że wydaje się być oszustem, ale w kontekście tych gier, sieciowych, darmowych molochów, ryzyko pojawienia się cheaterów jest przecież ogromne. Jedną z bardziej rozbuchanych kampanii marketingowych miał ostatnio Coin Master, o którym już mówiliśmy kilkukrotnie. Tym razem w reklamówkach pojawiła się jednak Jennifer Lopez, a same materiały skupiały się na tym, chyba jak bardzo toksyczna jest gra i jak bardzo irytująca? W każdej z reklam widzimy bowiem Jennifer Lopez w typowej sytuacji życiowej, przeważnie w supermarkecie, w towarzystwie innych zwykłych ludzi, którzy zostali przez piosenkarkę ograbieni z dobytku. Czy to Jennifer Lopez? Czy to Coin Master? Czy to Jennifer Lopez grająca w Coin Master? Tak, nazywam się Jennifer Lopez i właśnie zaatakowałam waszą wioskę. Dzięki za monety, mówi Jennifer do frajerów i prawdopodobnie do ludzi, z którymi podpisywała kontrakt za reklamę, bo zapewne zainkasowała za nią sporo. Wniosek jest z tego następujący. Nieważne gdzie jesteś, nawet kiedy robisz zakupy spożywcze, możesz dostać w od jakiegoś znanego celebryty i cały twój majątek zniknie. Brzmi jak naprawdę przyjemna i nietoksyczna gra. I na koniec podobna reklama, która szczerze mnie rozbawiła. Ta aplikacja zrujnuje ci życie. O, okej, dobra, to jej nie instaluję. Dzięki za ostrzeżenie. Reklamy gier mobilnych i przeglądarkowych w dalszym ciągu próbują przekonać nas, że ich rozgrywka jest ekscytująca jak mało co. Oglądane w tle demo Rift Breaker, gry polskiego studia Exor, rzeczywiście jest tak imponujące w akcji jak na fragmencie rozgrywki, tak mobilne reklamy zwodzą nas za nos i bardzo często przejaskrawiają rzeczy albo pokazują coś, czego w grze po prostu nie ma. War Eternal to klasyczna produkcja reklamowana ogromnymi bitwami, rodem z nowych odsłon Total War'a. I owszem, to gra ładna, ale na pewno nie aż tak ładna. Poza tym ma zupełnie inny styl graficzny, mniejszą skalę, prostsze bitwy, no i polega na żmudnym budowaniu i zbieraniu surowców, gdzie walki są tylko odskocznią. AFK Arena reklamuje się natomiast bitwami z tysiącami przeciwników, które jak zakładam po zagraniu kilkunastu minut, nie wyglądają aż tak dobrze. Last Shelter Survival to cudaczna gra o kopaniu diamentów, żeby zbudować schronienie przed zombie w stylu Fallout Shelter. Widok z boku, poklaszne animacje, tysiące zombie na ekranie. Całkiem to fajne, tylko że oczywiście zupełnie nieprawdziwe, bo w rzeczywistości jest to najeżony mikropłatnościami Tower Defense w rzucie izometrycznym, wyglądający zupełnie inaczej. Co?
Nierówne są za to reklamy Fishing Clash. Na jednej z nich twórcy prezentują coś, co rzeczywiście przypomina właściwą grę. Inne natomiast pokazują fotorealistyczną przejażdżkę motorówką, przy której trailer Crysisa Remastered wygląda jeszcze bardziej słabo. Co nie trzyma się kupy, nie dlatego, że takiej grafiki nie da się uzyskać na telefonach, bo pewnie by się dało, ale po prostu gra jest utrzymana w stylizowanej grafice, a nie fotorealistycznej. Może po prostu za mało wydają na mikropłatności i nie odblokowałem filtra prawdziwości. Realizm poraża także w okraszonych sztucznym interfejsem i udających prawdziwą grę reklamach gry Big Farm, która w rzeczywistości jest kreskówkowa. Tak wygląda. Czym byłby taki program bez przykładów gier, które w żywe oczy kradną, znaczy inspirują się innymi grami? W takim Arcade Hunter, który jest klonem, znaczy kuzynem Archerio, możemy zagrać Ciri, znaczy Arią, zupełnie inna postać to jest. Wiedźmin, znaczy szarowłosy, szarobrody mężczyzna uzbrojony w dwa miecze z towarzyszką przypominającą pewną osobę z życia Wiedźmina Geralta, pojawia się w reklamach gry Winter Survival, która jest grą survivalową o zombie. Twórcy szybko tłumaczą swoje inspiracje tym, że to edytor postaci, oczywiście, spokojnie, to jest tylko fanowska adaptacja pewnego bohatera. Prawdziwą legendą tego gatunku gier jest dla mnie natomiast Dark Blade Awakening, gdzie... No powiedzcie sami, kogo przypomina wam ten bohater? Nie wiem, ja nie wiem, nie mam żadnego pomysłu. Jak się czuję po tym wszystkim? Jakbym dostał w twarz? Co swoją drogą jest popularnym tematem w grach mobilnych ostatnio, pewnie ze względu na to, że w Rosji wypłynęły turnieje dawania sobie w twarz. Czuję się też jak z reklam Alcerio. Chciałbym na wszelki wypadek przesiąć mój telefon piłą tarczową, żeby przypadkiem nie trafić na podobne reklamy. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Nie ma wątpliwości, że większość z nich wygląda tak, a nie inaczej, głównie ze względu na nas wszystkich. I to nie egocentryzm, to czysta kalkulacja. Te reklamy są śmieszne, czasami żałosne, często absurdalne, po to, żebyśmy o nich mówili i je sobie nawzajem pokazywali. Także sami sobie robimy krzywdę. Im większa oglądalność tego materiału, tym więcej absurdalnych reklam. Pięknie. Na koniec mam dla was reklamy, których nie potrafię ogarnąć. Pocket World 3D jest reklamowany hasłem: po tym jak moja żona zagrała w tę grę, nigdy więcej nie kupiła szminki. A może macie ochotę na prysznic, mamusi i noworodka? Ze strachu bałem się sprawdzać, na czym polega gameplay w tej grze. Z kolei gra Game of Survival ma wyjątkowo trafione hasło: Best Toilet Game Ever i jeden like. Gratuluję szczerości.